Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w Call of Cthulhu. Gra, która przeszyje wasze mózgi odrobiną horroru. To będzie niesamowite spotkanie. Dobra, słuchajcie, żartuję. Będzie horror i to wyjątkowo ze mną, ale spokojnie, jakoś razem przez to przebrniemy. Witam was serdecznie, ja jestem WTS, a przed wami wejście do świata obłędu. Zaczynamy, słuchajcie. Nowa gra, puste miejsce. Boston, rok 1924. Edward Pierce, weteran I wojny światowej, próbuje uciec od wspomnień, topiąc smutki w alkoholu i zażywając tabletki nasenne. Mężczyzna pracuje jako prywatny detektyw, ale żadna z prowadzonych spraw nie jest w stanie wyrwać go z apatii. Pierce musi szybko przyjąć nową sprawę, inaczej ryzykuje utratę licencji. No cóż, mamy pewien obraz sytuacji. Zaczynamy jako prywatny detektyw, tak? Wchodzimy. Jeżeli toczy mnie szaleństwo, jest to akt miłosierdzia. Niech bogowie zlitują się nad człowiekiem, który w swej bezduszności potrafi zachować poczytalność aż do straszliwego końca. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Są drzwi. Aby iść, użyj wsadu. To jest kręgosłup. To jest kręgosłup rybki. Ale po co komuś kręgosłup? O kurwa. Ups. Nie wiem, co tam jest. Tutaj jest przejście. Tutaj może. Nie, też wisi łańcuch. Interakcja z niektórymi obiektami wymaga ich oświetlenia. No cóż. Dobra. O kurwa. Tam coś jest. Środkowym półkiem myszki się chowa. Słuchajcie, tutaj było coś do... Nożyce do metalu, zdobyto przedmiot. To możemy przeciąć wejście. Shobidobi!
tutaj był ten potwór. What a putrid offering. Żałosna ofiara. No ja chyba się boję tu podchodzić. Tu rekin leży. Ktoś miało duże szczęki, że zabiło rekina. Don't fight. You have been chosen. Mogę chodzić, mogę biegać. O kurwa. Behold. Everything has already been written. But perhaps you will attempt to change your destiny. A może jednak spróbujesz zmienić swoje przeznaczenie? Strzelaj dalej! To byłem ja? Nie, to byłem ja! O kurwa! Nie cierpię whisky, to się nie zgadza. Kocham whisky. Sprawa. Agencja detektywistyczna Pierce'a. Doktor może powtarzać mi, że już nie potrzebuje lekarstwa do odpędzania wspomnień, ale ja wiem, że jeżeli przestanę je brać, wspomnienia wrócą i pewnego ranka po prostu się nie obudzę. Pomimo leczenia znowu słyszę głosy w mojej głowie, ale te są inne, nieznane. Wydają się dochodzić z pradawnych, bezdennych otchłani. Co za bezmienna... Bezimienna istota mnie woła. Pierce. O, tu mamy jakieś statystyki. Elokwencja, instynkt, dociekliwość, siła. Medycyna. Umiejętność medycyna i okultyzm można doskonalić tylko poprzez odkrywanie obiektów w świecie gry. Okej. A tego nie mogę udoskonalić. F dodaj. Nie mogę udoskonalić, bo nie mam tego. Potrzebne do zdobycia kolejnego poziomu, ok. Poczytalność. Edward Pierce to weteran I wojny światowej, który brał udział w bitwie o Los Argoński. Przekurwa! O Las Argoński. Jest jednym z niewielu ocalałych żołnierzy zaginionego batalionu. Nazwę tę nadano amerykańskim jednostkom, które poniosły ciężkie straty w wyniku ostrzału artyleryjskiego ze strony zarówno sojuszników, jak i sił nieprzyjaciela. Żołnierze ci, zmuszeni przez kilka dni do obrony swoich pozycji, walczący pośród ciał zabitych towarzyszy broni, bez jedzenia i lekarstw, zostali uznani przez swoich rodaków za poległych. Pierce przeżywa traumę związaną z tymi wydarzeniami. Bierze tabletki nasenne i nie stroni od alkoholu, chcąc odpędzić dręczące go koszmary. Ufny swojej zdolności i kartezjański racjonalizm prowadzi śledztwo, trzymając się faktów, swoich przekonań i własnej percepcji rzeczywistości. Twoje wnioski są logiczne i wiarygodne. Darkwater, nie masz jeszcze żadnych informacji, wskazówki, ekwipunek. Twoja stara zapalniczka z grawerunkiem upamiętniającym 77. Dywizję Piechoty oraz poległych żołnierzy zaginionego batalionu. Zbadaj. Lost Battalion 10-17-7-18. W tyłu nic nie ma. Dobra. Okej. I wonder why I still take these things. Zastanawiam się, po co wciąż je biorę. Lekarze przypisali mi je, kiedy wróciłem z wojny. Przyrzekali, że koszmary się skończą. Od jakiegoś czasu tabletki te są coraz mniej skuteczne. Sleeping pills.
Nic tu nie ma. To by to przedmiot. Been a while since I jotted down something other than my nightmares. Dobra, nic się więcej nie pojawiło. Napij się. No, zawsze dobrze łyknąć, nie? Natural sciences, linguistics, archaeology. Czytacie? To co on mówi, ja nie będę tego czytał, to musicie sami czytać. I should get rid of all this stuff. A good old story of blackmail in a speakeasy. Właściciel baru, który mnie wynajął, nie był zadowolony ze sposobu, w jakim zamknąłem sprawę. Ale kiedy łamiesz prawo, niewiele zdziałasz przeciwko prywatnemu detektywowi, który ma przeciwko tobie dowody. No i dobra, to są... są dowody. I used to be an avid reader. Tego nie mogę wziąć. The Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. Married woman runs off with her girlfriend. The husband couldn't understand it. Mąż nigdy nie pogodził się z faktem, że żona go opuściła. Po zamknięciu sprawy wydzwaniał do mnie jeszcze przez wiele tygodni. For Mr. Peer. No. Czyli kolejna sprawa, którą rozwiązywałem. Dobra. Co dalej? Natural sciences, linguistics, archaeology. Dobra, chyba wychodzę stąd. I have business here to attend to. I have business here to attend to. Ale jaką sprawę mam? Okej. Okay. O, coś się dzieje. Halo? I'm listening. Are you Edward Pierce, private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sherfield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. Aha. Siła reprezentuje twoją zdolność do wykorzystania siły fizycznej. Poprawa tej umiejętności zwiększa szansę wyważenia drzwi, zastosowania siłowego rozwiązania w interakcji z przedmiotami, a także użycia przemocy fizycznej i słownej w trakcie dyskusji. No dobra, poprawimy to trochę. O 3. Dociekliwość. Zdolności śledcze. O 2. Elokwencja. Perswazja reprezentuje twoją zdolność do wpływania na rozmówców siłą swoich argumentów. Poprawa tej umiejętności zwiększa szansę przekonania lub zmanipulowania kogoś w trakcie rozmowy. Dobra. Instynkt.
Dobra, damy jeden. Następnie będzie ten. Dobra, wszystko podniosłem po trochu. Potwierdź enterem. Okej. Okay. Our files will soon be up to date. And on a related matter, may I raise a sensitive question? What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Work is scarce. Mr. Pierce, you know as well as I do, there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, are you still... I'm coming. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem, and I must say that I expected anything but a drunkard's lair. Gąsie, to nie pijacka melina. Nie widzisz, że to szanowane biuro... detektywa? Do you know to whom you speak? Nie wiem, kim jesteś, dziadku. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl, she is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes, everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Tell me all the assumptions that come to mind. What am I supposed to find? Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes. Please. All right. I'll look at your picture. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Okay. Its strange beauty isn't enough to hide the feeling of dread it carries. No, wygląda to dosyć koszmarnie. Jakaś kobieta. Aha. Tu ja mam zapalniczkę. I wygląda to na jakiś upiór. Tylko ze znakiem na środku. Trzy. Jakieś oczodoły. No dobra, okej. Okay. A te dokumenty? A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin. Etykieta przewozowa. Część jest nieczytelna, ale adres jest widoczny. Magazyn 36 Darkwater. Raport policyjny. Podaje, że pożar zaczął się w jadalni i doprowadził do śmierci całej rodziny. Policja uznała to za wypadek, ale jest wzmianka o tym, że Sarah Hawkins miała problemy psychiczne. Z jakiego powodu? Wycinek z gazety. Artykuł o małżeństwie Sarah i Charlesa Hawkinsa. Biznesmena z wyspy Darkwater. Małżonkowie prowadzą życie na odludziu i mają jednego syna o imieniu Simon. Okej. Okay. Pizza jej.
syna i męża. Dobra, no. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? I'm a private investigator, not an art critic. I guess you're not as clever as you think, then. The painting is linked to this case, can't you see? You must find the meaning behind all this. You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions, everyone miała wizję. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. Coś jest nie tak w tej całej historii. But the police are sticking to the accident theory. Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. Darkwater? Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. Dobra, odkryjemy. The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. I think I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. All right. I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Something's w jakiej clear, sytuacji? But it's not like I have a choice. Darkwater. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information on this island in there. Tutaj to nie. Tutaj coś było. Natural sciences, linguistics, archaeology. Natural sciences, linguistics, archaeology. Darkwater is off the coast of Boston. But I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. Wyspa Darkwater została zasiedlona w XIV wieku i wciąż można spotkać na niej wiele pamiątek po zamieszkujących tu wcześniej plemionach. Jednak pomimo całego romantyzmu, poruszających dowodów istnienia tych niezwykle naiwnych i prymitywnych ludzi, nie można zapominać, jak okrutni byli ich bogowie. Na ścianach dawno opuszczonych jaskiń wciąż widnieją wizerunki gigantycznej istoty. To był bóg morza, czy może bóg snów? Tego nikt nie wie, tego nie wie nikt. Ale współcześni mieszkańcy, synowie i córki dumnych wielorybników, wciąż pamiętają tajemniczą i burzliwą historię swojej małej wysepki położonej u wybrzeży stanu Massachusetts. Okej. Okay. Atlas of Atlantic Islands. All I have to do is go to the port. I just hope that I can find a boat able to take me to Darkwater. Chyba muszę się napić. Przed wyruszeniem w podróż.
Dobra, może zobaczmy dziennik. Sprawa. Zobacz obraz, jest. Przejrzyj akta Hawkinsa, udaj się na wyspę Darkwater, poszukaj informacji o Darkwater. Dziwny obraz namalowany przez Sarah Hawkins na krótko przed jej tragiczną śmiercią został wysłany ojcu malarki wkrótce po tym zdarzeniu. Jest on przekonany, że nadawczynią musi być córka. Przyniósł ze sobą obraz, abym mógł go zbadać. Moje biuro odwiedził bogaty przemysłowiec Steven Webster. Chce wznowienia śledztwa w sprawie swojej córki, Sary Hawkins, która zginęła w pożarze wraz z całą rodziną. Muszę przejrzeć zgromadzone przez niego dokumenty, aby poznać szczegóły sprawy. Pozostało tylko wyruszyć na wyspę Darkwater. W mojej biblioteczce na pewno znajdzie się coś na temat Darkwater. Pierce? Dobra. Darkwater. O, słuchajcie. Mamy. Bogaty i niezwykle szanowny bostoński biznesmen Steven Webster przyszedł do mnie i zlecił zbadanie sprawy śmierci swojej jedynej córki Sary Hawkins. Ten człowiek nie przyjmuje ani odmowy, ani żadnej niewygodnej prawdy. Jest gotowy zrobić wszystko, aby tylko udowodnić, że jego córka nie była obłąkana. Charles Hawkins. Wiek 41 lat. Zawód armator. Charles Hawkins był miejscowym notablem na wyspie Darkwater. Jako dziedzic armatorskiej rodziny dużo podróżował. Co to jest armator? Podczas wyprawy do Paryża poznał Sarah Hawkins, zakochali się w sobie i wzięli ślub, po czym Hawkins zabrał swoją żonę na odludną wyspę Darkwater. Para miała syna o imieniu Simon i wiodła bardzo skryte życie. Sarah Hawkins, 33 lata, zawód malarka. O Jezu, moje oczy. Sarah Hawkins, malarka słynąca z obrazów przedstawiających świat pełen udręki. Była uwielbiana ze względu na osobliwość swoich dzieł i rzadkie wystąpienia publiczne. Pamiętam, jak kiedyś powiedziała, maluję to, o czym szepczą moje sny. Jej mąż to Charles Hawkins. Ich mający miejsce jakiś czas temu ślub zaskoczył felietonistów zajmujących się wyższymi sferami. Bogata bostońska dziedziczka, znana ze swojego zabawowego trybu życia, postanowiła podążyć ze swoim mężem i wybrała życie na odludnej wyspie Darkwater. Zniknęła z pierwszych stron gazet i słuch o niej zaginął. Nawet jej śmierć w pożarze pozostaje owiana tajemnicą. Tylko ojciec malarki Steven Webster wciąż próbuje dociec prawdy. Simon Hawkins, 11 lat, uczeń. Sarah i Charles Hawkins mieli jednego syna. Zginął w pożarze razem z całą rodziną. O nim za dużo nie wiemy. Miejsca. Agencja detektywistyczna Pierce'a. Moja prywatna agencja detektywistyczna związana umową z Wentworthem. Po pierwszej wojnie światowej postanowiłem osiąść w Bostonie, gdzie nie brakuje pracy dla ludzi takich jak ja. Jedyna porządna sprawa goni kolejną zdrady, porachunki i domniemane zaginięcia. Stara kanapa biurowa jest mniej wygodna niż prawdziwe łóżko, a pustych butelek warto by się wreszcie pozbyć. Ale to miejsce należy do mnie, przynajmniej na razie. Wyspa Darkwater. Wydaje się, że świat zapomniał o istnieniu tej odludnej skały o wybrzeżu Bostonu. Jest to mała, niegościnna wysepka ze stromymi urwiskami i ostrymi skałami, na której brzeg można dostać się tylko w jednym miejscu. Zamieszkują ją głównie potomkowie wielorybników, którzy na początku XIX wieku założyli tu skład zaopatrzenia. Wyspa mocno ucierpiała na skutek zapaści w branży wielorybniczej. Myślę, że jedyne, co wciąż przynosi tutaj zysk, to instytut medyczny. Okej? Okultyzm. Dla jednych obdarzona intuicją wizjonerka, dla innych przepłacona hochsztaplerka. Sarah Hawkins nikogo nie pozostawia obojętnym. Ta tajemnicza i wycofana malarka tworzy osobliwe dzieła, posługując się jaskrawymi kolorami i zdecydowanymi pociągnięciami pędzla. Jeżeli obrazy są świadectwem jej wizji, świat Sary Hawkins jest bramą do innych wymiarów. Fragment z notatnika prywatny detektyw Edward Pierce. Ok? Wskazówki, rozdział pierwszy. Dzieło przedstawia straszliwą postać zagrażającą kobiecie i dziecku. W tle prawdopodobnie
Widnieją... Czemu to się przełącza? Aha, ja to przełączam, niechcący. Widnieją płomienie. Steven Webster, którego córką była malarka Sarah Hawkins, uważa, że obraz ten jest powiązany z jej śmiercią. Dobra, to już czytaliśmy. Ekwipunek. Mamy cały czas jedną zapalniczkę. Tu jest jeszcze wiedza. Rozwiązana sprawa, zamknięta sprawa. Atlas wyspy. Okej, okay. To wszystko, co mamy tutaj. No dobra, to co? Lecimy na tą wyspę. Zobaczymy, jak się na nią dostać. Pierce przyjął sprawę Hawkins. Przeklęta malarka jest oskarżona o spowodowanie pożaru, w którym zginęła wraz z rodziną. Jedyny ślad to przeraźliwy obraz, który pozostawiła ojcu. Na liście przewozowym widnieje adres magazynu w dokach wyspy Darkwater. To dobre miejsce, w którym Pierce może rozpocząć śledztwo. Okej. Okay. Dobra, i już nam się ładuje. No jak na razie to pierwsza sprawa dosyć taka zagmatwana. Ciekawe, co będzie na wyspie. To się dopiero zaczyna teraz. Mamy początek historii. Kurwa, ten zamknięte oczy. Zalepione, kurwa, co on niewidomy jest? Dobrze to wygląda. Stylla. Jakiś rozjebany puter. Stay on board. There's guys coming to unload. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Why, thank you, Captain Fitzroy. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. Nice young woman, and a great painter. What a tragedy. You know what? Go have a drink of the stranded whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Okej. Sprawdź dziennik. Jeden punkt dostępny.
No dobra, to cel instynkt. Tutaj 2, tu 4, tu 3. Zawodowiec, okej. Okay. Teraz potrzebuję 6. Czytalność, nic się nie zmieniło. Miejsca. Port wyspy Darkwater. Przy wejściu do portu wyspy Darkwater wciąż leży wrak statku Scylla, ostatniego wielorybnika, który wrócił ze zdobyczą. Marynarze krążą po dokach w poszukiwaniu prac dorywczych. Powstał tutaj gang przemytników alkoholu konkurujący z kapitanem Fitztroyem, ostatnim marynarzem, który posiada łódź zdolną do podróży między wyspą a kontynentem. Złota Ela Wielorybnictwa jest już jedynie odległym wspomnieniem. Okej. Okay. Hey, Sullivan. Can't you go any faster? The same goes for you, sir. Move along. I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. Ah. And so who are you? I didn't introduce myself. Edward Pierce, private detective. In any case, it's not very important. I can't answer that. You can't? Or you don't want to? Oh, no, no. I'm not getting into those games, me. Now, please, allow me to do my job. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. Something real bad. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. They're cops. They can't understand. Damn stupid idiots. Forget it. Nobody listens to us anyway. That's no way to treat an omen. Oh, yeah? He's gonna get us into trouble. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. Something real bad. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. They're cops. They can't understand. Damn stupid idiots. Forget it. Nobody listens to us anyway. That's no way to treat an omen. Oh, yeah? He's gonna get us into trouble. The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Only a specialist would know what killed it. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. They're cops. You can see that I'm busy, can't you? You can't understand. You're not sailors. Oh, yeah? It's a sign. No dobra, słuchajcie. Gdzie pójdziemy? Do tego? Do tej knajpy? Sam se spluń, chuju! Fuck off! Przejdę? Pierdolę mu. Ha, ha! O, się wyjebał. O, ktoś mnie obserwuje. Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. Pure instinct. Proszę. I behaved like a Hun, and I sincerely apologize. Veteran, huh? 307th Infantry Regiment. Oh. Well, that'll be okay for now. But the war is over. Try not to forget it. I'm here for information, not for a fight. I prefer it that way. Speak then. I reserve the right to answer or not. I didn't expect to find alcohol on this island. What's the source of this miracle? You mean who? Our source of supply wouldn't like me to betray them to the first comer. I'll tell nobody.
She'd know it anyway. Anything else? Captain Fitzroy told me about a little pick-me-up. You want a drink? I wouldn't say no to a glass. Try this. No dawaj, napić to ja się lubię akurat. Następnym razem będę miał butelkę whisky przy sobie. I think we'll get along well. The Stranded Whale. I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us of the golden age of Dockwater. When our whalers left for long months and came back sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then. What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. Her vision, was it so terrible? Way I see it, the truth is really a question of point of view. What do you mean by that? Do you still trust the truth after a bottle of whiskey? Her style made her famous. How would you describe it? Tortured? Yeah, well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how she sees the world? So they made you feel uncomfortable. You need to see them for yourself. Make up your own mind. I've got what I need. Anything else? No, może tego magazynu poszukamy, nie? Warehouse 36, Darkwater Harbor. The Hawkins Warehouse. I see, yeah. If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams? And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? That'll be all for now. No cóż. Nie, nie pogadam. Do you like our song? We're true sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. I've never heard this song before. Only people from here know it. It tells the story of the miraculous catch. It's a local legend? Watch what you say, young man. That catch saved our island. Ah. Where's the proof? Where the proof? Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Everything happened, just as it says in the newspaper report. What report? The one that's framed right behind you. Our grandparents tasted its flesh. And it was delicious. What brought whaling to an end? The whales, of course. They all disappeared. You exhausted the stocks. You could say that, yes. There were fewer and fewer of them. Until the last, the biggest. The one of the miraculous catch. Exactly. I bid you farewell. Okay. Good night, stranger. So long. No coś tam wisi. Hmm.
nightmares. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations, gifted with its own consciousness, until it finds a new reader. Ah, that's it. Maybe we should let him take it. No. No, the risks are too high. It's a book, after all. Pure knowledge. You have no right to treat us like this. What did he say? He laughed. My God. The miraculous catch. Apparently, the most significant event of the last 80 years. Artykuł o cudownej zdobyczy. Deczantej. 21 maja 1847 rok. Cudowna zdobycz. Scylla powraca i ratuje Darkwater od głodu. Porzuciliśmy już wszelką nadzieję, a tymczasem we wtorkowe południe do portu Darkwater powróciła załoga statku Scylla, a raczej tego, co z niego zostało. Mieszkańcy natychmiast ruszyli na przystań, aby powitać ostatni kuter wielorybniczy na wyspie. Wszyscy zdumieli się na widok niesamowitej zdobyczy dzielnych marynarzy. Był to ogromny waleń, przekraczający rozmiarami wszelkie widziane dotąd okazy, nazwany z miejsca cudowną zdobyczą. Zajmował cały pokład, a jego część zwisała za burtą. Ocalali marynarze opowiadali mrożące krew w żyłach historię o zwierzęciu, wspominając także o jego wyjątkowo smacznym i bogatym w składniki odżywcze mięsie. Nie ma wątpliwości, że dzięki ogromnym rozmiarom wieloryba wielu mieszkańców Darkwater zdoła się wyżywić i nastąpi kres głodu, który zapanował w pewnych częściach wyspy. Magazyn do wynajęcia. Poczynając od czerwca, pan Marks chce wynająć swój magazyn. Można w nim trzymać sprzęt rybacki, prowadzić warsztat lub składować towary. Z właścicielem można skontaktować się za pośrednictwem redakcji albo odszukać go na przystani. Specjalny wieczór w zagubionym wielorybie. Aby uczcić powrót naszych dzielnych wielorybników, personel zagubionego wieloryba zaprasza na wyjątkowy i darmowy poczęstunek. Przychodźcie z rodzinami i znajomymi, aby skosztować cudownej zdobyczy. Każda osoba otrzyma butelkę oleju, więc nie warto nawet się zastanawiać. Zobaczmy z drugiej strony, pusto. Wszystko zbadamy dokładnie. She will do it again, you know. The girl doctor. Cold. To jeszcze ta kobieta siedzi. W kominku napalone. Zamknięte. Dobra, pogadajmy z tą kobietą. What you looking at, stranger? I've rarely seen a woman who can hold her liquor so confidently. What gives you the right to judge me? Ah, it was a compliment. So what? Let me drink, stranger. I told you to beat it. I told you to beat it. Chyba za mną nie pogada. No nic, słuchajcie, tutaj nie bardzo jest coś do roboty. What did he call us just now? I said you were a bilge rat. Nothing for you here either. Even a... Beat it. A poxed limpet. You think we don't know what you're doing? Hidden in the fog? I'll shut up your big mouth once and for all. Optimistic. Are you stupid or what? Even your captain told you not to stick your noses round here again.
This isn't your home, you bunch of sand crabs. We go where we want. Hey, you'll get us into trouble. You're already in trouble. Come on, can't we sort this out? You can see he's half drunk. There's nothing to sort out. Your chum wanted to stir us up. But you can stay to watch if you want. You can pick up the pieces. Come on, you bastard. You'll see what a true sailor's got in his belly. You hear that? You bilge rats don't scare me. What did he call us just now? I said you were a bilge rat. And even a poxed limpet. You think we don't know... Zawszona pijawka. Hidden in the fog? I'll shut up your big mouth once and for all. Optimistic. Dobra, to się powtarza. No i co? Tutaj ten statek. Tutaj nie wrócę. Na do wody skoczyć? Nie można. Trzeba przejść się do kapitanatu. Dobra, mamy jeszcze 5 minut. Zajrzyjmy do kapitanatu. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. These manifests are signed by Charles Hawkins. But that's all I'll get from them. Można odczytać tylko kilka dat. 1890, 1907 i jedną datę częściową. Kto chciałby ukryć te informacje? Dobra. Zapamiętano nową wskazówkę. A Scylla. It finished up beached at the entrance to the harbor. A souvenir from a more prosperous era. I guess this blackboard hasn't been wiped for more than 70 years. Fishing equipment. Could do with some rust remover. Fishing equipment. Could do with some rust remover. Chyba. I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman, Cat. List z pogróżkami. Kapitanie, warunki umowy są jasne. Zapanuj nad swoimi ludźmi. Nie prowokuj nas. Odpowiedź na tę wiadomość jest zbyteczna. Wystarczy, że przekażesz zapłatę posłańcowi. Cat. Co za kat? Może będzie coś. Roy Mitchell, wiek 55 lat, właściciel baru Zagubiony Wieloryb. Roy Mitchell prowadzi jedyny bar na wyspie Darkwater. W Zagubionym Wielorybie prohibicja nie obowiązuje, a goszczący tam tu marynarze szukają pocieszenia w whisky. Jego właściciel bardziej niż ktokolwiek inny zna wszystkie sekrety i plotki, którymi dzielą się mieszkańcy wyspy po kilku wypitych szklankach. Jak wskazują liczne trofea ozdabiające bar, Mitchell z wielkim szacunkiem pielęgnuje pamięć o złotej erze wielorybnictwa. Może sporo opowiedzieć na ten temat, ale dużo mniej entuzjastycznie podchodzi do każdego, kto zaczyna wypytywać go o dostawcę trunków. Bar, w którym alkohol jest ogólnodostępny. Nie spodziewałem się znaleźć takiego miejsca na wyspie. Zagubionym wielorybem zarządzi żelazną ręką właściciel, niejaki Mitchell. Człowiek ten nie toleruje awanturników i zawzięcie chroni tożsamości swojego dostawcy. Przychodzą tu wszyscy miejscowi. Z tego co widziałem, przemytnicy alkoholu związali nawet swoisty rozejm z marynarzami.
Dobra, to już czytałem. Wielorybnicy złapali stwora, którego miejscowi zwali cudowną zdobyczą. W 1847 roku, gdy wieloryby znikały z łowisk wokół wyspy Darkwater, załoga statku Scylla złapała ogromny okaz, który uratował wyspę przed klęską głodu. Po dziś dzień mieszkańcy świętują ten połów, a w barze wisi artykuł opisujący to zdarzenie. Dziwne, że ocalali zdają się pielęgnować wspomnienie o tej zdobyczy. Prywatny detektyw Edward Peace, fragment notatnika. Okej. Okay. Dobra, nic więcej nie ma. Brooke? Co jest? This place seems half abandoned. Zobaczymy na górze. This man and Fitzroy could be twins. O kurwa. Na fotografii widnieje stojący na okrętowym mostku mężczyzna, który wygląda jak kapitan Fitzroy. Ma drewnianą nogę. Okej. Okay. What a macabre souvenir. No cóż, słuchajcie. Tutaj jest widok na górę. From here I see everything that goes on in the harbor. The hardworking lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? I know that Charles Hawkins was descended from a family of shipowners, and the island's fishing industry was hit badly. Indeed, we specialized in whaling, but no whalers went out to sea after the miraculous catch of 1847. So where did the Hawkins family get its money? Well, from what Charles inherited, I presume. Although, these dates on the manifests could indicate that he had contracts of another kind. With whom, I wonder? I was looking at your photograph, the one of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Your father? John Fitzroy, captain of the Scylla. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. I'm just back from the wharves. The dead killer whale is unsettling the sailors. Ah, yes. Us men of the sea are superstitious folk. Killer whales don't have many known predators. That's true. And normally, they're not found around here. But, you're gonna take me for a fool. Give it a try. Have you heard about the depths? Trenches that plunge into the earth and that shelter creatures unlike any other? You're talking about mythology. Ha!
Indeed, you're right. The police took the decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. The miraculous catch. Is it a local legend? Not at all. It's an episode from our glorious past. Go read the story of the sailor's return to Darkwater Harbor. It's displayed on a wall of the stranded whale. I found a threatening letter, signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that, but she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. No cóż. Zapytałem go wszystko. I'm looking for warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Understood. You know who the building belongs to, don't you? It belonged to the Hawkins family. Precisely. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. Can you tell me where the warehouse is again? Look, I've already shown it to you. It's the one with the cop on guard duty out front. You can't miss it. Understood. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Okay. Sprawdź dziennik. Pierce. Jeden punkt dostępny. Tu 4, tu 2. Tu siły potrzebuje 3. Może siłę wzmocni. Albo elokwencję. Może elokwencję. No dobra, okej. Okay. Tak. Jameson Fitzroy, wiek 45, kapitan. James Fitzroy jest kapitanem hybrydy jedynej łodzi, która wciąż pływa pomiędzy Darkwater a Bostonem. Urzęduje w biurze kapitana portu i wie o wszystkim, co dzieje się na wyspie. Szanowany przez mieszkańców Darkwater i pogardzany przez przemytników alkoholu. Zaoferował mi pomoc w śledztwie. Okej. Okay. Wskazówki. Fotografia. Dobra, to tyle. Słuchajcie, trzeba pójść do magazynu 36. O, ci się odsunęli. Where do you think you're going? I'm not here to hinder your work, officer. Edward Pierce, private detective. Sorry, we're all a little on edge today. What are you doing here? I'm investigating the death of the Hawkins family. Darn it. Why do you want to drag up all that stuff again? My investigation has led me to this warehouse. That case was closed months ago. Who are these others so interested in the warehouse? And why would I tell you? What's the difference between a police officer and a private detective? The badge? Exactly. Apart from that piece of metal, there's nothing that sets us apart.
You think so? We're looking for the same thing, you and I. Okay, okay, spare me the next verse. I'll tell you what I know. There are sailors who think that there's a beast prowling around the docks. And then again, these guys panic at the thought of bringing a rabbit onto a boat, so... I see. And there are others who would like to use the warehouses for their goods. Who are they? Sorry, I really can't talk about them. No cóż, słuchajcie. Musimy wejść. You live here? Why did you do that, huh? We saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. I've never heard of this saint. Is it a local belief? But everyone knows St. Brendan, the navigator. He's the patron saint of whales and whalers. What happened to the statue? Go see for yourself. He's at the end of the jetty. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait, now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Quieter. That's all we need for them to hear us. What brings you to Darkwater? The two guys behind you. What are they guarding? The bootleggers. Scum. They're protecting their territory. From whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. They're more scared of Cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. Is it Cat who's shaking down Captain Fitzroy? Hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all. Isn't it a bit early for alcohol? We got nothing better to do anyway. There's not much work around here. Fitzroy gives us a few chores every now and again, but since the whaling station shut down, ain't a lot of jobs left around here. So we drink. Peculiar house. Yeah, that's where we live, our boat. It's not because it doesn't float anymore that we're going to abandon it. That statue represents your local saint. What do you mean by local, exactly? You wouldn't be looking down at us, like all townspeople do. St. Brendan. He protected whalers and fishermen like us. Until those assholes defaced him. I've taken enough of your time. We'll see you later. Tam jest ten posąg. St. Brendan, patron saint of sailors and travelers. Desecrated. I can't even say which language it's written in. Coś na nim napisano, ale zobaczymy co. Święty Brendan. Czy patron wielorybów i wielorybników wciąż chroni marynarzy z wyspy Darkwater? Ewidentnie przed świętym Brendanem istnieli inni bogowie, choć jego wyznawcy nie uznają tego faktu. Miejscowi wciąż czczą starego świętego, ale na jego posągu piętno odcisnęła inna sekta. Prywatny detektyw Edward Pitts, fragment notatnika. No coś na nim jest. Od menu? Aha, to się zmieni. Dobra, okej, tu już nic nie ma. Przydałaby mi się jakaś broń.
Słuchajcie, co jak co, tajemnica jest do rozwiązania, ale nie rozwiążemy jej już teraz, ponieważ jest godzina 11 minut i ja powinienem kończyć. Nie chcę, żeby ten film był za długi. Będziemy rozwiązywać dalej w następnym odcinku. Zobaczymy, jak skończy się ta historia. Pewnie tych śledztw będzie więcej, ale zaczynamy od tego. Więc słuchajcie, co by nie było, widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, zostawcie łapkę, jeśli wam się podoba. Zostawcie suba, jeśli mnie lubicie. Jeśli mnie nie lubicie, to zostawcie suba. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie, cześć.